Proszę nam coś powiedzieć o tej akcji. Dzisiaj sprzątamy rzekę Pisę, tu w miejscowości Kozioł. To systematyczne akcje sprzątania rzek, jezior i zbiorników wodnych, które pracownicy Wód Polskich organizują. Za tydzień sprzątamy rzekę Biebrze, również z nurkami, na którą już dzisiaj serdecznie zapraszamy. Potrzeba sprzątania jest bardzo duża, ponieważ śmieci z roku na rok, niestety, ale jest coraz więcej. Oprócz tradycyjnych śmieci, które wyciągamy za każdym razem, czyli butelki, puszki, torebki foliowe, doszły nowe śmieci, śmieci tak zwane pandemiczne, czyli maseczki, jednorazowe rękawiczki. Ich jest również bardzo dużo, dlatego ci, którzy to zostawiają, niestety popełniają ogromną szkodę dla środowiska, a my jesteśmy tu po to, żeby środowisku pomóc. Dużo takich akcji przeprowadzacie w ciągu roku? Tak, to są dziesiątki akcji w ciągu roku. Gdy widzimy, że jest taka potrzeba, nasi pracownicy jadą i sprzątają, także dostajemy bardzo dużo zgłoszeń od mieszkańców na temat zanieczyszczonych odcinków rzek i wtedy również jedziemy, oprócz tego organizujemy tego typu akcje, gdzie też pomagają nam właśnie nurkowie, gdzie pomagają nam wolontariusze, ale tak naprawdę posprzątać odcinek rzeki, kawałek jeziora, brzegi, może każdy. Wystarczy, że wybieramy się na spacer, idziemy, widzimy śmieci, podnieśmy je, zabierzmy je ze sobą, wyrzućmy do najbliższego kosza. A ile tutaj bierze nurków w tej akcji dzisiejszej? Dziś jest nas tutaj prawie 50 osób, 20 nurków i prawie 30 pracowników Wód Polskich. Sprzątamy zarówno dno rzeki Pisy, jak i brzegi. A nurkowie są skąd? Nurkowie są z całego województwa podlaskiego. Ja też zauważyłem, że nie wyciągacie tylko takich klasycznych śmieci, o których pani wspomniała, ale też coś w rodzaju artefaktów, bo tu widziałem taki cembrzyk wyciągnięty nie wiem skąd, ale no on ma chyba 100 lat. Tak, zdarzają nam się przeróżne śmieci, nie tylko te najbardziej popularne, których jest najwięcej, ale też takie dość niezwykłe, tak jak przed chwilą cembrzyk sprzed 100 lat, ale także niestety śmieci wielkogabarytowe, takie jak pralki, lodówki. No niestety nie wiemy, jak to jest możliwe, ale ludzie takie rzeczy także wrzucają do wody. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. W jakim stanie są te nasze rzeki, podlaskie rzeki? Podlaskie rzeki są w coraz lepszym stanie, ale to dzięki podwórkom. Podwórek to prawdziwy ambasador rzeki. W 1993 roku ze Starni na zlocie instruktorów ustaliliśmy, że podwórkowie gremialnie wezmą się za polskie wody w ogóle. I od tego czasu jest ten proces, który trwa sprzątania wszystkich akwenów. Sprzątamy od jezior górskich po Bałtów. To między innymi, a my osobiście na Biebrzy od 99 roku robimy sprzątanie Biebrzy. Sprzątnęliśmy już prawie całą Biebrzę, zostało nam niewiele, a to jest 165 km. No tak, ale ten problem jednak cały czas, chociaż jest może mniejszy, ale jednak jest. Jest, jest. Najpierw trzeba byłoby oczyścić to wszystko ze śmieci zastałych, kiedy jeszcze był okres taki, kiedy ludzie uważali, że rzeka to jest czarna dziura, po prostu tam wszystko wrzucali. W tej chwili trzeba oczyścić rzeczy turystyczne. Jeszcze nie wszyscy turyści rozumieją, najlepiej butelkę popić do wody wrzucić, bo niestety jest to taka czarna dziura. Ale obserwujemy duży jakby spadek tej aktywności takiej nieprzyjemnej dla nas, bo w tej śmieci jest coraz mniej. W Biebrzy robimy takie sprawdzanie już po 10 latach naszej aktywności i tam jest śmieci prawie mało. Poza tym już widać, że kajakowcy zbierają śmiecie z wierzchu, widać, że jednak turystyka również wchodzi na te tory, zrozumiała o co chodzi. Jak Państwo oceniacie dzisiejszą akcję? No, w miarę dobrze. Nie było aż tak tragicznie, bo tylko tyle, co żeśmy zebrali. My podejrzewamy, że to nie z tego, tylko jak na moście stoją i piją piwo, to wtedy rzucają puszki i to wszystko. Bo to, tak to szliśmy po brzegu, to czyściutko, nie ma nic po tej stronie. No. To znaczy, że ogólnie rzeka Pisa jest czysta. Czysta, tak. Jeśli chodzi o Kozioł tutaj, to czysta. Ja myślałem, że będzie gorzej, ale całkiem fajnie jest. No, tyle łos zebraliśmy po jednej stronie we dwoje. Nie mówię, co jest, czemu mnie obraca? To ja mam o. Proszę nam powiedzieć, jak to tam ta akcja wyglądała, jakie wrażenia. Pisa jest rzeką dość szybką. Dużo różnych zwałowisk, drzewa, brył ziemi. Generalnie mam wrażenie, że to w górnym biegu jest w miarę czysta. Worki znaleźliśmy, puszki po piwie, puszki po kukurydzy. Generalnie takie podejrzewam, no i wędkarskie rzeczy same się czepiają. To zaraz sobie czepię. Ale jest to piękna rzeka.
bardzo szybko, bardzo zdecydowana, taka bardzo intensywna, ale cieplutka. Myślałam, że będzie dużo chłodniej. Ale co, widać coś pod wodą? Wizura jest średnia, jeśli chodzi o rzeki. Biebrzańskie wizury to rzadko tak spadają, ale po prostu widać, tak? Widać. Jest piaszczyste dno, mało jakieś zwałowiska kamieni się zdarzają, jakieś zakamarki, takie podbycia, gdzie można zajrzeć, trochę ryb, sporo koni było, jeden szczupak, jakiś tam drobiazg typu jakieś tam płoteczki gdzieś tam w zaroślach, a tak to... Suma żadnego pani nie spotkała? Nie, suma nie. Ciemno. Jest dużo takiej zawiśniny, takiego, wiesz, coś jak mleko. Sedymentacja jest duża. Pyłu takiego.